Krzak nie wrócił. Chodź. Zobaczysz Anglików, jak własne ucho. Nie gadaj, nie gadaj. Co ty tam wiesz? Dlaczego bez hełmów? Przenieście CKM na wschodnią stronę. Bójka ledwo się trzyma, jest możliwość bezpośredniego zagrożenia, koszar. Tak jest. Dzwonił Gryczman, telefonuje, że nacierająca formacja. To nie policja, tylko Wehrmacht. Dobrze. Macie dosyć granatów? Jest sama skrzynka, panie majorze. Możliwość ataku od strony dwójki. Weźcie RKM od Łuczyńskiego i zróbcie tu stanowisko. Tak jest, panie majorze. Słaby człowiek jak dziecko. Miało być 12 godzin, a ile to już? 4 dni, 5? 4. 5 chyba. 4. Wczoraj była niedziela, wydzwony bili. A pomocy jak nie było, tak nie ma. Widać nie mogli. Ale teraz, jak już się Angliki ruszyli, wnet przyjdą. Das deutsche Ostheer brach auf allen Fronten den feindlichen Widerstand und stieß unaufhaltsam vor. Gefangenen und Beutezahlen mehren sich und lassen sich zurzeit noch nicht übersehen. Die 7. polnische Division wurde südostwärts Częstochau aufgerieben, der Divisionsstab gefangen. Im Süden wurde in scharfem Nachdrängen die Verfolgung auf Krakau fortgesetzt. Überstürzt räumt der Feind das ostoberschlesische Industriegebiet. Oszczędzaj amunicję, synu. Panie! Panie majorze, pan kapitan Słaby mówi, że trzeba zabrać rannych w bezpieczne miejsce, może by któryś z panów żołnierzy. Thank you.
Trzeba przerzucić CKM na górę! Stój! Stój! Zwariowałeś! Stary! Oberschlesische Industriegebiet ist in unserer Hand. Beiderseits wurde eine stark ausgebaute Kabelsowska Propaganda. Spróbuj złapać Warszawę. Die bei Kulm und Graudenz. Warszawę. To jest Warszawa. Sześć tysięcy sztuk naboi do KB na całą kompanię. Amunicja taśmowa w całości wydana na linię. Raportów z użycia wartowni nie dostarczyły. Granaty obronne wszystkie wydane na linię. W magazynie 5 skrzynek granatów zaczepnych, 40 sztuk pocisków do działka przeciwpancernego. Broń krótka, rakietnice. Nie. Dwudziestu dziewięciu rannych, w tym 11 ciężko, dwóch w stanie beznadziejnym, leków żadnych. Wczoraj rozpoznano w akcji baon saperów. Niemcy wprowadzają nowe jednostki. Każdy dzień zmienia stosunek sił na naszą niekorzyść. Na pomoc nie ma już co liczyć. Trzeba zdecydować. Całą odpowiedzialność biorę na siebie. Wszyscy znamy nasze położenie. Ale na całym froncie co dzień podawana jest wiadomość, że Westerplatte broni się nadal. I może to jest najważniejsze. Jeśli się poddamy, Niemcy wymordują nas. Panie poruczniku, ja byłem pod Verdun w armii pruskiej. Niemcy nie robią takich rzeczy. Cia. Pan zna innych Niemców. Ja byłem na Politechnice Gdańskiej. Ja ich znam. Hitlerowców. To nie jest zwykła wojna. Tu nie ma mowy o paktowaniu. Pierwsi stawiliśmy opór, teraz musimy dać przykład do końca. Spokojnie, spokojnie. Mówimy o naszej sytuacji militarnej. Ach. Chodzi o to, jakie mamy szanse. Teraz będę spokojny. Cały czas się bałem, że mi pancerkę zasuną. Zardzewiałe świństwo, najgorsze to pokrzywy, cholera. Czekaj, mam coś na to. Lekarstwo na wszystko. I spać będziesz potem? Choćby na stojąco. No masz, masz. No. Uwaga, uwaga. Nadchodzi. Ko ma 47. Lo ta 23. Ko ra 18. Uwaga, uwaga. Nadchodzi. Pa ro 23. Panie Mat. Panie Mat. Amunicję przynieśli. To wszystko?